Na apel prezydenta Suwałk dotyczący uszanowania Dnia Żałoby Narodowej odpowiedział Suwalski Ośrodek Kultury. Na sobotę 19 stycznia zaplanowany był w repertuarze ośrodka wielki koncert noworoczny. Odbędzie się on później. W związku z ogłoszoną przez prezydenta Rzeczypospolitej żałobą narodową w dniu 19 stycznia związaną z tragiczną śmiercią prezydenta miasta Gdańska, pana Pawła Adamowicza, przenosimy zaplanowany na ten dzień koncert noworoczny pod tytułem Usta milczą, dusza śpiewa w wykonaniu solistów i Suwalskiej Orkiestry Kameralnej. Zapraszamy Państwa na niedzielę 20 stycznia na godzinę 16. Ten koncert odbędzie się dzień później i mam nadzieję, że Państwo będą mogli przybyć. Ci Państwo, którzy z różnych powodów nie będą mogli skorzystać z już kupionych biletów, uprzejmie informuję, że kasa zwróci pieniądze. No, ta zmiana jest od nas niezależna, ale myślę, że wszyscy bardzo przeżywamy te tragiczne wydarzenia z miasta Gdańska. Druga z dużych imprez zaplanowanych na sobotę to Gala Pałuska Kickboxing Night. Wydarzenie się odbędzie, jednak organizatorzy zadeklarowali, że w wyciszonej atmosferze.